Chrystus Pan ustanowił Kościół, który nie może utracić wiary prawdziwej, ani żadnej własności udzielonej mu przez boskiego założyciela. Teza ta jest prawdą wiary i wynika ze składu apostolskiego. Przeciwnikami jej byli donatyści, którzy twierdzili, iż Kościół prawdziwy zaginął wszędzie, a tylko u nich, w północnej Afryce, pozostał. Tutaj należy także propozycja Quesneliusza, potępiona przez Stolicę Świętą, i synodu w Pistoi, potępiona przez Piusa VI. Protestanci również głoszą, że Kościół widzialny może odpaść od wiary i rzeczywiście odpadł. Przez Kościół rozumiemy tutaj zarówno Kościół słuchający, jak i nauczający. Kościół nauczający nie może zatracić żadnej prawdy objawionej, ani żadnego z sakramentów świętych, ani swej hierarchii. Kościół zaś słuchający nie może nigdy cały odrzucić głoszonej mu nauki, ani odmówić czci Bogu przynależnej, ani posłuszeństwa prawowitym pasterzom, a w szczególności następcom świętego Piotra przynależnego. Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Piotra: Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go, znaczą niewątpliwie, że Kościół nie ulegnie najpotężniejszym nawet wrogom. Gdyby zaś utracił wiarę prawdziwą albo inne swoje własności, byłoby to zwycięstwem bram piekielnych. Tak i apostołowie nauczają. Aleście wybudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. To samo przepowiedzieli prorocy o Królestwie Mesjaszowym. Tak mówi Daniel: a we dni onych królestw wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które się na wieki nie rozproszy. A królestwo jego nie będzie dane ludowi innemu, a połamie i zniszczy te wszystkie królestwa, a samo stać będzie na wieki. Proroctwo to nie byłoby spełnione, gdyby Kościół uległ skażeniu. Stwierdzają to i ojcowie święci. Tak na przykład mówi święty Ambroży: Kościół zaćmiony być może, odpaść nie może. Święty Chryzostom: łatwiej jest słońce zgasić, niż Kościół zniszczyć. Wynika to i z rozumu wiarą oświeconego. Kościół bowiem ustanowiony jest dla zachowania religii Chrystusowej, która ma trwać zawsze nieskazitelnie, a więc i Kościół nie może jej utracić. Zarzut. Ale powiesz, przecież Kościół przechodził w dziejach swoich okresy bardzo smutnego upadku i utracił swe wzniosłe cnoty, ową świętość, prostotę, wiarę niezwyciężoną i gotowość do męczeństwa, którą odznaczał się w pierwszych wiekach. A zdaje się, że i dzisiaj nie posiada on wcale tych przymiotów, zwłaszcza z tego powodu, że przełożeni zdają się być oddani na usługi władz świeckich. Na to odpowiadamy: po pierwsze, zarzut ten mija się z prawdą o tyle, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa widzi same tylko najszczytniejsze cnoty, a w późniejszych czasach tylko złe strony, kiedy przecież ani wówczas nie składał się Kościół z samych świętych, jak świadczą listy apostołów, objawienie świętego Jana itd., ani później z samych grzeszników. Po drugie, przez własności udzielone Kościołowi nie rozumiemy zasobu cnót, którymi odznacza się większa lub mniejsza ilość jego członków. Pod tym względem nie jest możliwa w Kościele niezmienna jednolitość. Po trzecie, nie jest prawdą, że przełożeni służą władzom świeckim, bo jakkolwiek znajdować się mogą pośród nich jednostki zasługujące pod tym względem na naganę, to jednak w ogóle mówiąc, Kościół trzymał się zawsze zasady apostolskiej, że więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I dlatego właśnie uderzali na niego wszyscy despoci. Po czwarte, ponieważ Kościół złożony jest z ludzi, więc nie może być nigdy wolny od wszelkiego grzechu. Ale pomimo tego, że tworzy go ten materiał skazitelny, widoczne jest w nim działanie Ducha Bożego. Był to fragment z dogmatyki katolickiej księdza Jacka Tylki.
Traktat o Kościele Chrystusowym.